Cześć! Przygotowałem dla Was materiał o tym, jak zostać milionerem i to bez wychodzenia z domu. Na dodatek legalnie, uczciwie, a do tego w bardzo przyjemny sposób, bo moi drodzy, będziemy wydawać pieniądze, aby je zarobić. Porozmawiamy dzisiaj o mechanizmie cashback, w szczególności z wykorzystaniem wtyczek do przeglądarki. Zresztą, sami pytaliście o to w komentarzach przy okazji innego filmu, więc nie mogłem pozostać obojętny, drodzy widzowie. Z racji tego, że to kanał głównie skupiony na technologiach i prywatności, to zajrzymy, co tam siedzi im pod maską i dlaczego powinniście się dwa razy zastanowić, zanim zaczniecie ich używać. Jeżeli tak jak ja, z natury jesteście podejrzliwi, gdy ktoś oferuje wam coś, za darmo, to oglądajcie dalej. Zapraszam. Jeśli żyjecie pod kamieniem i jesteście zieloni jak szparagi w temacie zakupów online, to najpierw wyjaśnimy, co to w ogóle jest cashback. Z jednej strony jest to wypłata gotówki podczas zakupu w jakimś sklepie i płatności kartą. Zakupy za 37,98, dwie dyszki wypłaty gotówki z kasy. Skąd ta ściąga? No, matematykę zostawiam Tobie. Ogólnie prosta sprawa, ale dzisiaj zupełnie nie o tym. Cashback to też nazwa na mechanizm, w którym kiedy płacimy kartą za jakieś zakupy, tak online, jak i w fizycznych sklepach, część wydanej kwoty magicznie do nas wraca. Takie programy często oferują banki, z których usług korzystamy, aby zachęcić nas do wydawania pieniędzy kartą, od czego mają prowizje w sklepach, z którymi mają podpisane umowy. Ale nie tylko. Istnieją także wtyczki do przeglądarek, obiecujące nam dokładnie to samo podczas zakupów w internecie. I to niezależnie od tego, gdzie mamy swoje konto. Brzmi aż zbyt pięknie, aby było prawdziwe? No, jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Ale nie uprzedzajmy faktów. Dzięki wtyczkom cashback możemy zaoszczędzić nawet kilka procent kwoty wydanej za zakupy. A kto jak kto, ale ja jestem gadżeciarzem i moje poddasze pełne jest wszelkiej maści elektroniki, która miała zrewolucjonizować rynek lub na pewno kiedyś się przydać. Kupowałem ją głównie przez internet, więc byłbym żywo zainteresowany odzyskaniem chociaż drobnego procenta od całkowitej wartości tych zakupów. No ale do brzegu. Aby wziąć udział w takim programie, zaznaczając, że nie chodzi tutaj o te prowadzone przez banki, tylko zewnętrzne podmioty za pomocą wtyczek, musimy najpierw taką wtyczkę do naszej przeglądarki internetowej zainstalować. Warto pamiętać, że większość z nich działa ze wszystkimi popularnymi przeglądarkami, wyłączając może jakieś antyczne wersje Internet Explorera. Po ich pobraniu możemy praktycznie od razu zacząć z nich korzystać. Ale jak to właściwie działa? Aby otrzymać zwrot pieniędzy, musimy dokonywać zakupów w sklepach internetowych, których partnerem jest twórca danego programu cashbackowego. Sklepy te płacą prowizję od zakupów twórcą wtyczki, która następnie przekazuje jakąś część tej prowizji do nas. Ale dlaczego sklepy internetowe w ogóle oferują taki cashback? Przecież na pytanie o rabat mogą uprzejmie odpowiadać, że to stolica Maroka. To w gruncie rzeczy bardzo proste. Dzięki temu mogą przyciągnąć dodatkowych klientów i zwiększyć swoją sprzedaż. To taka zwykła reklama, tylko w nieco innej formie. Korzystając z wtyczek cashback, nie tylko my oszczędzamy trochę pieniędzy, ale również zarabiają na tym sklepy, w których robimy zakupy, zwiększając swoje obroty. Zwroty gotówki, jakie możemy otrzymać dzięki takim wtyczkom, wahają się zwykle od kilku do nawet w jakichś skrajnych przypadkach kilkunastu procent wartości naszych zakupów. Kwota zwrotu zależy oczywiście od danego konkretnego sklepu internetowego i od wtyczki cashback, z której korzystamy. No i tu właśnie po tym przydługim wstępie zaczyna się robić ciekawie. Wtyczka... W jakiś sposób musi przecież udowodnić sklepowi, że to właśnie ona przyczyniła się do tego, że coś kupiliście. Czyli musi was oznaczyć lub też powiadomić sklep o tym, że z niej korzystacie. Zwykle robi się to za pomocą plików cookie, czyli ciasteczek. Tak, tych samych ciasteczek, na których użycie zgadzacie się przy pierwszej wizycie w każdym internetowym serwisie. W plikach tych zaszyte są różne informacje, które wykorzystują twórcy stron internetowych. Po co? Ano między innymi po to, żeby jeszcze lepiej promować swoje towary i wciskać nam kolejne zbędne rzeczy. Ale to nie wszystko. W plikach cookie znajdują się też dane, które uwierzytelniają nas w witrynach internetowych. Po to, abyśmy nie musieli podawać hasła na każdej podstronie czy przy każdej wizycie w serwisie. Haczyk jednak w tym, że zwykle ze względów bezpieczeństwa do plików tych ma dostęp tylko witryna, która je utworzyła. No bo wyobraźcie sobie, co by było, gdyby takie tylko wentylatory.pl mogły odczytać zawartość waszego koszyka na Allegro czy dane logowania do innych usług. Na szczęście przeglądarki w większości przypadków dbają o to, aby pliki cookie były możliwe do odczytania tylko przez witrynę, która je utworzyła. I z tego powodu wtyczki cashback nie mają łatwego życia w udowadnianiu sklepom internetowym, że to właśnie one napędziły ruch w interesie. Jak więc to robią? Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej. Linki partnerskie, zwane też afiliacyjnymi, to odnośniki z dodatkowym parametrem, który umożliwia śledzenie, co dalej robimy w sklepie internetowym. Są generowane przez sieci afiliacyjne, które zarządzają programami partnerskimi sklepów internetowych, ale nie tylko. Wystarczy otworzyć jakiś e-mail z reklamą lub newsletter. Zerknijcie, dokąd prowadzą klikalne elementy. Często zawierają one w odnośniku literki UTM z podkreślnikiem. Te części linków to parametry stosowane w celu ułatwienia analizy skąd przychodzi ruch do serwisu. A to pozwala sprawdzać efektywność działań marketingowych. Pierwszy parametr określa źródło ruchu, czyli miejsce, z którego użytkownik trafił na stronę sklepu internetowego. Może to być na przykład newsletter, post na Facebooku, reklama w Google czy rzeczona wtyczka cashback. Drugi parametr precyzuje środek przekazu, który został wykorzystany do przekierowania użytkownika do serwisu, czyli mail, ale też kliknięcie w baner reklamowy. Trzeci z nich określa identyfikator kampanii marketingowej, z której to został kliknięty link partnerski. Dzięki temu można łatwo wskazać, która z nich przyniosła najlepsze wyniki, a tym samym, która komunikacja wymyślona przez marketerów wygenerowała największe zyski. Bo wiecie, nieważne jak mówią, ważne żeby mówili. Ostatni parametr określa treść, którą wykorzystano do przekierowania użytkownika na stronę sklepu internetowego. Może to być nazwa banera reklamowego, fraza kluczowa w wynikach wyszukiwania czy tytuł posta na Facebooku. Dzięki wykorzystaniu powyższych parametrów możliwe jest bardzo dokładne badanie, czy też śledzenie, skąd w ogóle ludzie trafiają do naszego serwisu oraz sprawdzenie skuteczności działań marketingowych. Analiza tych parametrów pozwala też na ocenę, który kanał sprzedaży przyciąga najwięcej użytkowników oraz który z nich generuje największe obroty. Ale nie tylko. Elementy linka z parametrami UTM mają duże znaczenie dla prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych. Tak dla właścicieli sklepów internetowych, jak i dla marketerów. Korzystając z tych parametrów, można efektywnie planować i analizować działania marketingowe oraz optymalizować koszty promocji. A jednocześnie umożliwiają one zdecydowanie łatwiejsze śledzenie naszych poczynań w internecie, także pomiędzy różnymi witrynami. Linki partnerskie we wtyczkach cashback zawierają właśnie takie specjalne elementy trackingowe, które umożliwiają śledzenie transakcji użytkowników we współpracujących sklepach internetowych. Kod, dodawany w parametrach UTM, jest unikalny dla każdej wtyczki cashback i każdego sklepu internetowego, z którym wtyczka jest zintegrowana. Dzięki temu sieć afiliacyjna może zidentyfikować transakcję dokonaną przez użytkownika i przekazać informacje o wartości prowizji do twórcy programu. Warto zwrócić uwagę, że niektóre przeglądarki czy adblockery automatycznie odzierają wszystkie linki z dodatkowych parametrów śledzących. W takiej sytuacji sklep internetowy nie będzie w stanie odpowiednio sklasyfikować transakcji użytkownika jako takiej, za którą należy się prowizja, jeśli odnośnik został pozbawiony elementu śledzącego. I z całego zarabiania nici. No ale przecież ktoś jednak zarobił, prawda? Korzystanie z wtyczek cashback jest w stanie przynieść użytkownikom pewne korzyści, ale niestety czasem możemy napotkać też pewne problemy. Zacznijmy od oczywistej oczywistości. Po pierwsze, sklep wspierany przez wtyczkę, z której korzystamy, po rabacie może mieć coś nadal drożej niż taki, w którym żadnego rabatu nie dostajemy. To dość normalna sprawa. Po drugie, co trapi sporą część użytkowników, promocje często nie działają. Co więcej, wtyczki cashback czasami oferują nam dodatkowe kody rabatowe, których jakość też pozostawia wiele do życzenia. Niestety dużo nie trzeba, aby przestało to działać. Od jakaś inna wtyczka w przeglądarce, wytnie fragment linku albo sklep zmieni odrobinę sposób obsługi sieci afiliacyjnych. Zgodnie z prawem Marfiego, jeżeli coś może się zepsuć, to na pewno się zepsuje. Kolejną bolączką trapiącą ten sposób zarabiania jest ociąganie się z wypłatami. Niektóre sieci afiliacyjne czy sklepy internetowe mogą opóźniać zwroty gotówki. Często zdarza się też, że sklepy internetowe kwestionują transakcje i odmawiają wypłaty prowizji, co jest związane z regulaminem danego konkretnego sklepu. W takiej sytuacji użytkownik może skontaktować się z obsługą klienta wtyczki Cashback, aby uzyskać pomoc. Ale jak to z kontaktami bywa, najpierw trzeba odbić się od botów i pierwszej linii wsparcia, żeby coś w ogóle wskurać. A to nie zawsze będzie możliwe, bo w trosce o najwyższą jakość naszych usług przeanalizujemy sytuację i odpowiemy na reklamację w ciągu 30 dni. Królem wśród powodów odmów wypłaty, tych zarobionych środków, jest mityczne nieprzestrzeganie regulaminu. A ten jest często bardziej zagmatwany niż fabuła mody na sukces i kryją się w nim różne kwiatki. Ważne więc, aby przeczytać regulamin danego sklepu internetowego, zanim dokonamy zakupu. Często bowiem zwroty są uzależnione od spełnienia pewnych warunków, takich jak dokonanie zakupu w określonym terminie, złożenie zamówienia za pośrednictwem specjalnego linku czy odpowiednia nawigacja po stronie sklepu. Dla przykładu, Allegro w swoim programie afiliacyjnym określa, że prowizja po kliknięciu personalizowanego linka naliczy się również na inne produkty, ale tylko z tej samej kategorii. Jeżeli przejdziemy o jeden poziom za wysoko, to z nagrody nici. Istnieją też inne kwiatki żywo raportowane na wykopie, jak chociażby kwestionowanie afiliacji zakupu przez wtyczkę cashback, jeśli użytkownik szukał czegoś podobnego wcześniej, na przykład o kilka godzin, nie wchodząc poprzez link wygenerowany przez wtyczkę. No ale wszystko to powinno być opisane jasno i przejrzyście w regulaminie, prawda? Prawda? No to zerknijmy sobie na jeden z przykładowych serwisów. Tak tylko na marginesie kiedyś prowadzili szeroką kampanię wśród twórców i do mnie też zgłosili się w sprawie reklamy w odcinku. Transakcja z jakiegoś powodu jednak nie doszła do skutku. Szkoda. Ich wtyczka do Chrome raportuje, że nie będzie zbierać ani używać waszych danych osobowych. Ale zerknijmy nieco głębiej do polityki prywatności. W tym lekko przydługim dokumencie znajdziemy informację, że firma zbiera sporo danych z kilku kategorii. Standardowe informacje zewnętrzne nie brzmią szczególnie groźnie, dopóki nie sprawdzimy, co kryje się za tym terminem. Geolokalizacja, szczegółowe działania na stronie, ruchy kursora i właściwie wszystko co wysyła przeglądarka internetowa. Tak więc korzystając z tego serwisu oddajemy wszystkie nasze dane zarówno osobowe, jak i behawioralne we władanie jakiejś firmy zarabiającej na reklamach. Inna z firm na swojej stronie internetowej nie ma pełnoprawnego linku do polityki prywatności. Jest przycisk, który pokazuje ją w wyskakującym okienku, ale nie mam nawet jak podać linka do pełnej treści dokumentu. Ten akurat jest już krótszy i wygląda mniej strasznie, dopóki nie przeczytamy sekcji o usługach podmiotów trzecich, gdzie wprost nie jest napisane, jakie dane są gromadzone, przez kogo, ani w jakim celu. Niezbyt klarowna sytuacja w tym biznesie jest raczej normą niż wyjątkiem, a gromadzenie dużej ilości danych sprawia, że stajemy się łakomym kąskiem dla wszystkich, którzy chcieliby te dane pozyskać. Mniej lub bardziej legalnie. Cztery lata temu prawie nakręcono małysza na wykopie za sprawą firmy Planet Plus. Ich wtyczka cashbackowa wysyłała stale wszystkie adresy odwiedzanych przez nas stron do twórców aplikacji. Według firmy tylko na czas obsługiwania ruchu związanego z promocjami na AliExpress. No i w sumie to wysyłała, ale serwer już sam odfiltrowywał i wyłapywał tylko te strony, które brały udział w programie. Jednakże faktem jest, że do końca nie mamy powodu ufać tym deklaracjom i nie wiemy, co dany serwer przetwarza i przechowuje, a możemy jedynie uwierzyć w zapisy polityki prywatności. Firma Planet Plus przeszła rebranding i teraz nazywa się Plente. Patrząc na ich ówczesne problemy z wypłatą pieniędzy sięgające nawet 6 miesięcy, możemy się tylko domyślać, dlaczego zmienili nazwę. Co robić i jak żyć? Korzystanie z styczek cashback to teoretycznie niezły sposób na zaoszczędzenie pieniędzy podczas robienia zakupów w sieci. Jednak możesz zapłacić za to w inny sposób swoimi danymi albo swoim czasem. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy musisz dokonywać zakupów z wykorzystaniem wtyczki, a nie bezpośrednio w sklepie internetowym. Co więcej, w większości przypadków musisz wyczyścić pliki cookie przed wejściem do sklepu internetowego, aby wszystko miało szansę zadziałać poprawnie. Musisz poświęcić swój czas i wysiłek, aby dokonać zakupów, co dla niektórych osób może być uciążliwe. Płacisz też nerwami i straconym czasem, spędzonym na kopaniu się z pomocą techniczną. Jednak, jak w przypadku większości narzędzi, również w przypadku wtyczek cashback istnieją inne dodatkowe zagrożenia. Jednym z nich jest efekt skali, który polega na tym, że wraz ze wzrostem liczby użytkowników korzystających z danej wtyczki, zwiększa się też potencjalnie ryzyko wystąpienia problemów związanych z wypłatami zwrotów pieniężnych. A poza tym, jeżeli jeden z użytkowników się nie upomni, drugi zapomni, a tylko trzeci wywalczy swój cashback, to pieniądze zostają u twórcy wtyczki, który na tym zarabia najlepiej. Dodatkowo korzystając z wtyczek cashback przekazujesz swoje dane osobowe oraz dane behawioralne o tym co, gdzie, kiedy i jak kupujesz, a także w wielu przypadkach pełną historię przeglądania. Uważaj więc co instalujesz, na co się zgadzasz i sprawdź reputację danej marki przed podpisaniem cyrografu. Choć zazwyczaj korzystanie z wtyczek cashback jest bezpieczne i ochrona danych jest gwarantowana, to jednak zawsze istnieje pewne ryzyko, że twoje dane zostaną wykorzystane w sposób niepożądany. Odpowiadając więc na pytanie ze wstępu: tak, takie wtyczki mogą was uczynić milionerami, ale tylko pod warunkiem, że wcześniej byliście miliarderami. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia.